Obecny patron Alei papież Jan Paweł II jest postacią, na której ciążą poważne zarzuty związane z pedofilią i korupcją w Kościele katolickim. Jako szef tej instytucji Karol Wojtyła ponosi kierowniczą odpowiedzialność za przestępstwa popełnione w czasie jego pontyfikatu przez podległych mu kapłanów i hierarchów. To fragment petycji, pod którą już zbierane są podpisy. Według osób z Czarnego Kołobrzegu i Kołobrzeskiego Strajku Kobiet pozostawienie nazwy Aleja Jana Pawła II jest wysoce niewłaściwe. Nie możemy już uważać dzisiejszego patrona ulicy za postać godną naśladowania i stawiać za wzór wychowawczy, czytamy w dalszej części petycji. Jednocześnie jej autorzy chcą, by ulica w centrum nosiła nazwę Walki Młodych. Nowa nazwa Walki Młodych nie będzie budziła wątpliwości, gdyż młodzież walczyła w różnych wojnach, bitwach i powstaniach naszej ojczyzny. W obecnych czasach młodzież walczy o prawa obywatelskie, dzielnie sprzeciwiając się łamaniu praw człowieka i dyskryminacji. Petycja w sprawie zmiany nazwy ma trafić do radnych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, po jej zaopiniowaniu pod obrady całej Rady Miasta. Autorzy petycji nie określają ani czasu, w jakim będą zbierać podpisy, ani tego, ile chcą ich zebrać. Przypomnijmy, zmiana nazwy ulicy na Aleję Świętego Jana Pawła II nastąpiła w 2017 roku w związku z ustawą dekomunizacyjną. Instytut Pamięci Narodowej zakwestionował nazwę Walki Młodych jako komunistycznej organizacji młodzieżowej.